Witam Państwa znów z Filharmonii Narodowej. Jest środa, 14 października. Rozpoczęły się przesłuchania trzeciego etapu 17 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Do tego trzeciego etapu jury dopuściło 20 pianistów, co stanowi 1/4 składu rozpoczynającego ów konkurs. W gronie tych szczęśliwców znalazło się troje Polaków, co jest wyjątkowym sukcesem polskiej pianistyki, tej najmłodszej. No i brakuje tylko chyba pana Qigonga, niezwykle utalentowanego Chińczyka, który wspaniale, podkreślam to, wspaniale zaprezentował się zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie. Ja mam świadomość, jak trudne jest to zadanie, ocenianie tych pianistów, bo przecież są to różne osobowości, możliwe jest różne odczytanie tekstu dzieł Chopina, ale w dodatku jeszcze tej oceny dokonują wybitni przedstawiciele kultury muzycznej świata. Ale mimo to chciałbym zrozumieć motywy czy kryteria, dla których pan Qigong nie znalazł się w tym trzecim etapie. Postrzegam to jako niewątpliwą wyrwę, bolesną wyrwę w gronie tej elity konkursu, której od dziś w prezentacji mamy szczęście słuchać. Zaczęła ten występ poranny pani Galina Czistiakowa, pianistka rosyjska, o której wiele dobrego powiedzieliśmy przy okazji jej występu w pierwszym etapie. Jedna z piękniejszych osobowości tego etapu. W drugim etapie zaprezentowała się o wiele poniżej swojej formy. Może dlatego, że jako dojrzała już pianistka, też z dużym doświadczeniem estradowym, świadoma była stawki, o jaką toczy się tutaj gra już w tym konkursie. A pech chciał, że na trzeci etap zjawiła się chora, po prostu chora, co oczywiście na pewno radykalnie zmniejszyło jej formę psychiczną, biologiczną po prostu. Dodatkowo mogę powiedzieć, że sonatę bemol grała osoba lat 28, a więc w tym samym wieku, w którym tę sonatę komponował Fryderyk Chopin. Zaczęła od mazurków, opus 59, które, no, gdy chodzi o zrozumienie ich stylu, tempa rubato, nie można policzyć na jej sukces. O pierwszych dwóch częściach sonaty bemol wolałbym nie wspominać, ponieważ niewątpliwie było to wykonanie nie na jej miarę, a tym bardziej na miarę samego Chopina. Ale marsz funèbre, marsz żałobny, od którego przecież Chopin zaczął komponować tę sonatę, właściwie te cztery części stanowią dopełnienie marsz funèbre, zagrała przejmująco, no a czwartą część, tą krótką, tak zagadkową niesłychanie, zagrała niesłychanie malarsko. To znaczy była to wspaniała wizja malarska. Wibrowały tutaj te ciemne barwy w piekielnym tempie granych planów równolegle, unizono lewej i prawej ręki. Niestety dołączyła również do swojego programu aż dwie ballady, G-moll i Asdur. No i te ballady wypadły, nie chcę powiedzieć źle, ale bardzo słabo. Dlaczego? Chodzi o szczegóły rytmiczne, jakieś takie niedosłuchane, zlekceważone drobiazgi. Chciałbym tutaj wyrazić pewne przypuszczenie, mianowicie każdy artysta, który prezentuje na estradzie dzieło muzyczne, słyszy to dzieło w dwóch postaciach. Jedna postać to jest ta idealna, która brzmi w jego wyobraźni, a druga postać to jest realna konkretyzacja na estradzie, realne dźwięki. I otóż trzeba słuchać jednocześnie jednego i drugiego. Ktoś powie, no słuchaj zawsze siebie. Tak, ale jakiego siebie? Czy tej postaci dzieła
wnętrzu mojej wyobraźni, czy tej na zewnątrz. Otóż trzeba wyjść z siebie, stanąć obok siebie i weryfikować, czy to, co rozbrzmiewa aktualnie pod palcami tego ja, jest tożsame z tym, co w idealnej postaci zbudowałem, czytając tekst nutowy w mojej wyobraźni. To jest pewna sztuka. Wymaga oczywiście, paradoksalnie to nazwę, rozdwojenia jaźni, ale bez tego nie ma kontrolowanego wykonawstwa. I druga kwestia, którą tutaj trzeba byłoby powiedzieć, mianowicie higiena pracy artysty-wykonawcy. Akurat genialny rodak pani Czistiakowej, Światosław Richter, zawsze, kiedy po koncercie ludzie udawali się do domów, on zdejmował marynarkę czy frak, podwijał rękawy koszuli i harował w filharmonii do godziny drugiej, trzeciej. Po co to robił? Otóż czyścił te wszystkie niedoskonałości, które wkradły się do jego gry poprzez właśnie podniecenie emocjonalne. Proszę Państwa, to jest po prostu absolutny wymóg. Zawsze granie na estradzie powoduje pewne zużycie tej idealnej postaci technicznej dzieła, a zatem trzeba znowu wracać i polerować ten kształt dźwiękowy. Co więcej, trzeba zawsze wracać do tekstu nutowego z całą pokorą. Nie mogę powiedzieć, że umiem dane dzieło. Jeszcze nie, czy też raczej ciągle nie, ponieważ cały czas z pokorą, przez całe życie jestem tym, kto jest w drodze do danego dzieła, do odczytania jego ideału z tekstu nutowego. I to jest ta higiena pracy, która przyda się nie tylko pani Galinie Czistiakowej, ale też właściwie stanowi conditio sine qua non każdego wielkiego artysty wykonawcy. Drugi po niej pojawił się na estradzie pan Song Jin-cho, Koreańczyk. Dwóch Koreańczyków dzisiaj wystąpiło. Grał na Steinwayu. No pamiętamy jego olśniewającą kreację w drugim etapie, co jest pewnym nowum. Sonaty bemol. W zasadzie dotąd sonata rozbrzmiewała wyłącznie w trzecim etapie konkursu, razem z mazurkami, ewentualnie jeszcze jakimiś dodanymi kompozycjami. Tymczasem pan Song Jin-cho wykonał sonatę bemol, dając olśniewającą kreację tego arcydzieła w etapie drugim, po to, żeby w etapie trzecim zaprezentować cały opus 28, czyli wszystkie 24 preludia Fryderyka Chopina jako jedno wielkie dzieło. To jest w ogóle kwestia zawsze dyskutowana, czy słowo opus w odniesieniu do preludiów to znaczy zbiór, czy też słowo opus może być odczytywane dosłownie, tak jak to łacińskie słowo znaczy, jako dzieło. Dzieło składające się z 24 elementów, z 24 ogniw. No i właśnie idea wykonania 24 preludów jedno po drugim na jednym koncercie zakłada taką więź, taką relację między tymi miniaturami muzycznymi, miniaturami, to za mało powiedziane. Każde z nich jest arcydziełem. Niektóre przypominają etiudę, niektóre przypominają nokturn, niektóre przypominają fragment heroiczny, dramatyczny skerca. Nawzajem się jakoś dopełniają, komentują, uzupełniają, niewątpliwie układają się w wielką całość. No i taką ideę wykonania zaprezentował nam pan Song Jin-cho, aczkolwiek można byłoby, no, poza komplementami, szczególnie w odniesieniu do preludium Amol, tego drugiego, pięknie zagrana lewa ręka, czy też pięknie modulowanego, właśnie pokazującego piękno harmonii, preludium Emol, przepraszam, czy też zagrane cudownie, z prostotą, preludium Adur, czy też preludium Edor, i zabrzmiałe jak dzwon, prawda? No ale też i były preludia mniej doskonałe, na przykład preludium Gemol, już końcowe, zagrane molto agitato, brakowało wyrazistości. Tak samo w preludium Bemol, gdzie ta wichura
piekielnie szybko granej partii prawej ręki musi mieć jeszcze ten taki znak dźwiękowy papapam, papapam, papapam. Prawda? Tutaj za dużo było tej burzy. Jest taka myśl, którą wyraża Carl Philipp Emanuel Bach w swoim traktacie o grze, że zacytuję jego myśl w oryginale: Der Klavierist muss nicht nur rühren, sondern auch deutlich sein. Grający na instrumencie klawiszowym powinien nie tylko wzruszać, ale być też wyrazisty. Wyrazistość mowy, wyrazistość przekazu jest powinnością grającego. No, ja myślę, że to, co postuluje autor słynnej książki wydanej 30 parę lat temu, Muzyka jako mowa dźwięków, Nicolaus Arnoncourt, że retoryka powinna być jednym z podstawowych przedmiotów składających się na kurikulum kształcenia w konserwatoriach, w akademiach muzycznych, jest ciągle niespełnionym postulatem. Tymczasem wiemy o tym, a to wspomina pierwszy monografista Bacha, Nicolaus Forkel, że każdy utwór pod palcami Jana Sebastiana Bacha brzmiał jak przemówienie. Państwo powiedzą, no dobrze, ale retoryka to raczej sprawy baroku. Nie, to są sprawy każdej muzyki. Sam Fryderyk Chopin przecież studiował kompozycję u profesora Józefa Elsnera, jak wiemy, z zapisu w konserwatorium w aspekcie gramatycznym, retorycznym i estetycznym, a więc retorycznym. No i na przykład drobiazg. Niestety mazurki w wykonaniu pana Song Chin Cho nie wyszły zadowalająco. No, brakowało oczywiście zrozumienia charakterystycznego metrum tego tempa rubato, ale na przykład mazurek trzeci, bo grał wszystkie mazurki cztery z opusu 33, taki oberek, to jest oberek. On ma taką figurę, tapa, 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 tam, tapa, 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 tam. Otóż na tym czwartym takcie, jest to oczywiście na trzy, prawda? Ale w czwartym takcie to ostatnie trzy musi być przytupem, stukiem obcasa. Tapa, 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 tam, tapa, 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 tam, tam. Tego nie ma. Kolejny artysta, Chi O-han, a więc drugi Koreańczyk. Był to taki mini contest, taki mini konkurs dwóch rodaków. Pan Chi O-han, lat 23, laureat pierwszej nagrody Grand Prix na konkursie w Monachium, także zamiast sonaty, której w ogóle nie grał w tym konkursie, wybrał preludia opus 28. Grał mazurki opus 59 i na zakończenie poloneza Azdur opus 53. Proszę Państwa, no znowu ten mazurek Azdur, to jest drugi mazurek z opusu 59. On ma tam taką figurę, która właściwie stanowi sedno metrorytmiczne tego arcydzieła. W takcie tym istotnym jest pauza, ćwierć nuta i kropka, a w prawej ręce, a w lewej ręce trzy ćwierć nuty. Otóż mianowicie ram, pam, pa, ta, ta, tam. Otóż ta druga nuta musi być o wiele dłuższa niż jest napisana. Ram, pam, pa, 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 pam. To są właściwie elementy, to są drobiny retoryki muzycznej. Tutaj mówimy o tak zwanym inegal, czyli nierówno. To jest charakterystyczne właśnie dla mazurka. Czy ja nie za dużo mówię w ogóle w tych swoich refleksjach o retoryce muzycznej? No myślę, że nie. Przywołam zdanie, które powinno być jak katechizm dla każdego artysty muzyka. Zdanie Johannesa Mattesona, to jest współczesny muzyk Bachowi. Jeśli ktoś nie umie mówić, to też nie będzie umiał śpiewać. A nie umiejąc śpiewać,
tym bardziej nie będzie umiał grać. A zatem śpiew odwołuje się nie tylko, gra odwołuje się nie tylko do śpiewu, ale też i do mowy. Mowa jest wzorcem, jest po prostu absolutnym punktem odniesienia zarówno śpiewu, jak i gry. Ja może tylko wskażę wykonanie preludiów, też oczywiście z ideą ujęcia tego opus jako całości, ale zarówno o wykonaniu pana Song Jin-cho, jak i Chi O-an mogę powiedzieć, że nie zawsze udaje im się trafić w tempo. Niektóre preludia zagrane zostały za szybko, na przykład preludium F-dur w wypadku pierwszego Koreańczyka za szybko, w wypadku drugiego pięknie. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie w preludium Az-dur. To preludium składa się z 6 ósemek w takcie. One też nie są równe. Te 6 ósemek są tak zorganizowane, że ta czwarta jest jakby troszkę dłuższa. Pam, 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 pam. I tak samo potem to wynika też w melodii. Melodia zaczyna się od pauzy. Pam, pam, pi, pam, pam. Po prostu ja nie rozumiem, dlaczego tak znakomici pianiści o tak świetnym warsztacie technicznym nie realizują takich istotnych drobiazgów. No i wreszcie czwarty. Artysta dzisiejszego przedpołudnia, pianista chorwacki, Aljosza Jurinicz, lat 26. Grał mazurki opus 17, grał też, co mnie bardzo zdziwiło, jeszcze etiudy, zagrał 5 etiud, ale rzecz ciekawa, wydaje mi się, że to jest chyba niewłaściwa strategia. Etiudy zagrał dopiero po sonacie Hamol. Już zmęczona ręka, prawda, więc to jest w ogóle bardzo utalentowany muzyk. No ale cóż, sonatę ujął rzeczywiście ze zrozumieniem formy. Proszę Państwa, forma sonaty Hamol to jest arcydzieło arcydzieł. Tak się składa, że właściwie jest to opus magnum Fryderyka Chopina. Opus magnum w tym sensie, że wszystkie jego doświadczenia skumulowały się w tej sonacie Hamol. Wielu krytyków, wielu muzyków uważa, że to są szczyty w ogóle twórczości muzycznej, nie tylko Fryderyka Chopina. Otóż mianowicie można się zapytać, jak to się stało, że Chopin, mówiliśmy o tym kilka dni temu, prezentując utwory z pierwszych opusów Fryderyka Chopina, zwracając, jak Chopin szybko przerastał siebie w konserwatorium warszawskim. Ale jeżeli to jest opus magnum, ta sonata Hamol, to znaczy, że on przerastał siebie w każdym kolejnym dziele. Jak to się stało, że takie arcydzieło na takich wyżynach mogło powstać? Otóż można powiedzieć tak, że artysta tworzy dzieło, a zarazem dzieło tworzy artystę. Jest sprzężenie zwrotne. Anna Kamieńska mówi, za każdym razem, gdy zaczynam pisać wiersz, wiersz pisze mnie. Artysta grecki ze starożytności, VI wiek, architekt, inżynier, przekazał potomności piękne słowa. Za każdym razem, gdy zbudowałem świątynię, zbudowałem samego siebie. Za każdym nokturnem, skercem, balladą, za każdą etiudą Chopin budował samego siebie. I właśnie ta sonata jest taką syntezą doświadczeń. Tu są elementy etiudy, tu są elementy ballady, tu są elementy nokturnu. Dlatego ona jest tak zjawiskowo trudnym dziełem, ale myślę, że sens tego arcydzieła pan Aljosza Jurinicz zrozumiał. Przepięknie zabrzmiało pod jego palcami Largo. I właśnie ta część balladowa i ta część nokturnowa. Zagrał też bardzo wirtuozowsko, chociaż można byłoby to ująć bardziej leggerissimo, drugą część scherzo. Szalenie piękna muzyka. No i po swoim występie grał jeszcze etiudy. Zagrać etiudę
Esdur, opus 10, numer 10, po sonacie Hamol, to jest no, trochę ryzyko. Niektóre etiudy zagrał pięknie. F-moll z opusu 25, cis-moll, tę nokturnową. W a-moll przedostatniej i w c-moll widziało się już, a właściwie słyszało, zmęczoną rękę. Proszę Państwa, na razie zabrzmiała raz sonata Hamol i raz sonata bemol, dwa razy opus 28, to jeżeli chodzi o wielkie formy w tym dzisiejszym przesłuchaniu. A ja, żegnając się z Państwem, chciałbym powiedzieć, że akurat dzisiaj jest rocznica trzecia śmierci wielkiego pisarza i dramaturga, pana Janusza Krasińskiego, autora arcydzieła Kochankowie z klasztoru Waldemosa, a więc tego arcydzieła, które pokazuje pewien epizod w życiu Fryderyka Chopina, w życiu autora sonaty Hamol. Thank you.